polityka miała treść, by przykład z Polski brać świat. Działamy po to tyle lat, dlatego ruszaj jak najprędzej. Trzeba uwierzyć, że ten kraj to raj i już od dziś możemy więcej. Dla Polski stanie nowy dzień, bo to nasz dom, narodu wieś, bo dla nas człowiek najważniejszy jest, bo to nasz dom, to Polska jest. Wybierzmy PSL, bo to nasz dom, narodu wieś, bo dla nas człowiek najważniejszy jest, bo to nasz dom, to Polska jest. Wybierzmy PSL. Chcemy, by człowiek godnie żył, szczęśliwy w swoim kraju był i żeby równe szanse miał. Walczymy o to cały czas, a więc podajmy sobie ręce. Trzeba uwierzyć, że ten kraj to raj, powiedzmy wspólnie stop wojence. Dla Polski wstanie nowy dzień, bo to nasz dom, narodu wieś, bo dla nas człowiek najważniejszy jest, bo to nasz dom, to Polska jest. Wybierzmy PSL, bo to nasz dom, narodu wieś, bo dla nas człowiek najważniejszy jest, bo to nasz dom, to Polska jest. Wybierzmy PSL. Chcemy, by u nas rozwój był, by polski towar wartość miał i gospodarka nie szła w tył. Walczymy o to cały czas i tak budujmy naszą przyszłość. Trzeba uwierzyć, że ten kraj to raj, szacunek, szczęście, zdrowie, bystrość. Dla Polski wstanie nowy dzień, bo to nasz dom, narodu więź, bo dla nas człowiek najważniejszy jest, bo to nasz dom, to Polska jest. Wybierzmy PSL, bo to nasz dom, narodu więź, bo dla nas człowiek najważniejszy jest, bo to nasz dom, to Polska jest. Wybierzmy PSL, bo to nasz dom, narodu więź, bo dla nas człowiek najważniejszy jest, bo to nasz dom, to Polska jest. Wybierzmy PSL, bo to nasz dom, narodu więź, bo dla nas człowiek najważniejszy jest, bo to nasz dom, to Polska jest. Wybierzmy PSL, bo to nasz dom. Wypieczony z tegorocznych ziaren, wyrosłych na śląskiej ziemi. Pragniemy, abyście dzielili go tak, żeby wystarczało dla każdego, kto zechce się nim uraczyć, a również tak, żeby wystarczyło dla następnych zbiorów. Bardzo prosimy. Ale korzystając z okazji, chcę także powiedzieć, że mimo tego, że środki finansowe w ramach chociażby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są już niemalże na wyczerpaniu, ale w dalszym ciągu agencja oferuje korzystanie z kolejnych programów. I tak, od 15 października rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać wnioski o pomoc na odbudowę swojego potencjału gospodarczego. Także agencja jest przygotowana do udzielania kredytów preferencyjnych i klęskowych na trochę zmienionych warunkach. Też chcę powiedzieć w sposób trochę mniej formalny, że w czwartym kwartale tego roku będą przyjmowane wnioski z działania o nazwie Tworzenie Rozwój Mikroprzedsiębiorstw oraz Zwiększenie Wartości Dodanej, czyli dla przetwórców artykułów rolnych. Tych pomocy, oprócz oczywiście już wniosków złożonych, będzie jeszcze także bardzo dużo po 2013 roku w ramach nowej wspólnej polityki rolnej. Szanowni Państwo, chciałoby się tak w sposób materialny, widoczny podziękować wszystkim rolnikom i mieszkańcom wsi.
nie sposób fizycznie to zrobić. Ale zdecydowałem, przy pomocy oczywiście swoich współpracowników, że trzeba kogoś wyróżnić przy tej wielkiej uroczystości i tak się to składa, zresztą powiem bardzo dobrze, że laureatem tych podziękowań wyrażonych materialnie jest pan Stefan Haczek, starosta dzisiejszych Dożynek. Pan Stefan dostaje dyplom za wzorowe wdrażanie programów obsługiwanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z podpisem samego naszego szefa, doktora Tomasza Kołodzieja. Do tego dołączamy taką ładną statuetę. Niech przypomina panu Stefanowi, rodzinie i wszystkim państwa, że agencja w dalszym ciągu będzie starała się państwa wspierać. A państwu tu obecnym i waszym rodzinom na koniec życzę tradycyjnie szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech nam będzie coraz lepiej dziś, jutro i na długie, długie lata. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Stanisław przyjechał z dodatkiem. Chcemy, by praca miała sens, by polityka miała treść, by przykład z Polski brał świat. Działamy po to tyle lat.